Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani, dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad treścią pierwszego kroku programu 12 kroków anonimowych alkoholików, który, jak wcześniej zaznaczyłem, może być programem pracy nad sobą dla wszystkich, nie tylko dla osób uzależnionych. Krok pierwszy brzmi tak. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Słysząc to, rodzi się pytanie, czy bezsilność może stać się początkiem czegoś dobrego, początkiem drogi ku nawróceniu i wyzdrowieniu? Oczywiście sama bezsilność nie wystarczy, aby zrobić pierwszy krok. Konieczne jest uznanie faktu, że jesteśmy bezradni wobec czegoś, co nas zniewala, że nie potrafimy zapanować nad swoim życiem. A to już nie jest takie łatwe. Jeden z autorów w swojej książce o trzeźwości, osiągniętej dzięki wspólnocie AA, opowiada pewną historyjkę, która dobrze pokazuje różnicę pomiędzy człowiekiem bezsilnym i takim, który bezsilny nie jest, czy na przykład między alkoholikiem i człowiekiem zdrowym, nieuzależnionym. Widzimy pokój z dwojgiem drzwi. W pokoju znajduje się człowiek, którego jedynym zadaniem jest opuścić to pomieszczenie. Człowiek nieuzależniony otwiera pierwsze drzwi. Okazuje się, że za nimi stoi olbrzym, który uderza go w głowę maczugą. Kiedy człowiek zdrowy dochodzi do siebie po uderzeniu, otwiera drugie drzwi i bez przeszkód wychodzi. W tym momencie jego historia się kończy. A co robi człowiek uzależniony? Po pierwszym uderzeniu jeszcze raz podchodzi do tych samych drzwi i znów zostaje uderzony. Za trzecim i kolejnym razem postępuje tak samo. Dla niego drugie drzwi po prostu nie istnieją. Kiedy już ledwie trzyma się na nogach, widzi, że olbrzyma z maczugą za drzwiami już nie ma. Co w tej sytuacji robi alkoholik? Niestety idzie szukać tego, który go krzywdzi. Moi drodzy, to nie jest zabawna anegdota, ale przerażająca sytuacja osób pogrążonych w nałogach. W AA można usłyszeć, że każdy alkoholik musi sięgnąć swego dna. Oznacza to zwykle bardzo bolesne zderzenie z własną bezsilnością wobec alkoholu. Dobrze wiemy, że pierwszym obok podjęcia abstynencji warunkiem trwałego trzeźwienia jest odzyskanie wewnętrznej wolności wobec czegoś, co nas zniewala. Na przykład wobec alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii itd. Moment, w którym uzależniony potrafi przyznać się do swojej bezradności, do tego, że już nie jest zdolny kierować swoim życiem, staje się początkiem odzyskiwania wolności. Ksiądz dr Marek Dziewiecki wyjaśnia, że odzyskiwanie wolności łączy się zawsze z odkryciem prawdy o sobie i o własnej sytuacji wobec czegoś, czegoś nad czym nie panuje. W każdej bowiem dziedzinie życia granice wolności danego człowieka zależą bezpośrednio od stopnia jego dostępu do prawdy o sobie i o sytuacji, w której się znajduje. Tymczasem człowiek uzależniony nieraz przez bardzo długi czas żyje w świecie iluzji i fikcji, ucieka od prawdy o sobie, traci zdolność kontaktu z obiektywną rzeczywistością, nie potrafi lub nie chce obserwować swojego życia i wyciągać wniosków z popełnianych błędów. Dlatego właśnie uznanie prawdy o sobie staje się dla niego drogą do wolności i do przemiany życia. Sprawia, że uzależniony odzyskuje zdolność trzeźwego widzenia własnej sytuacji, a przez to odkrywa, że na przykład alkohol najpierw obiecuje łatwe szczęście, a następnie oszukuje, uzależnia i zabija. Moi drodzy, w życiu chrześcijanina tak ważne jest uznanie prawdy o sobie, przyznanie się do błędów, słabości, grzechów
i do tego, że sami z siebie jesteśmy bezradni wobec zła. Tak ważne jest, aby nie fałszować obrazu samego siebie. Jakże przejmująco o skłonnościach upadłej natury ludzkiej pisze święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. I chociaż po tym wyznaniu woła, nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci, to od razu z jego serca i ust wychodzi dziękczynienie. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I my musimy być świadomi, że uznanie swojej bezsilności to dopiero początek, zaledwie pierwszy krok na drodze ku wolności. Krok trudny, wymagający pokory, ale konieczny. Bez niego nie sposób iść dalej. To jakby, wracając do wspomnianej opowieści, szukanie innego wyjścia, szukanie drzwi, za którymi nie stoi krzywdziciel. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, który jest światłością sumień, aby pomógł nam uznać swoją bezsilność, uznać to, że nie zawsze potrafimy dobrze kierować swoim życiem. Prośmy, aby też oświecił naszą drogę ku prawdziwej wolności, oświecił światłem nadziei, która rodzi w sercach dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Szczęść Boże!